miasto i to społeczeństwo weszło na stałe w życiorys kardynała i papieża Jana Pawła II. Przecież tam się rozgrywały sprawy przyszłości naszego kościoła w Polsce. To miasto miało być bez Boga, bez kościoła. A przyszli ludzie do Nowej Huty, ci, którzy budowali tę Nową Hutę, im nie wystarczyło jedzenie. Pragnęli równocześnie sprawy duchowej. Upomnieli się o wolność wyznania swojej religii, swojej wiary. I przy nich stanął bardzo młody biskup Karol Wojtyła. Dlaczego on? I w tym czasie. Budujemy nowy kościół w Nowej Hucie, a ty zamiast pomóc tylko kiwasz palcem w bucie. Do nas przyjdź, pomóż nam, przecież się kościół w hucie nie zbuduje sam. Do nas przyjdź jeszcze zaraz dziś, by zwyciężył w Polsce Chrystusa krzyż.